Rockstar zapowiedział i to zrobił. Mamy nowy content w Red Dead Online. Taki jest plus. Minus jest taki, że zrobił dokładnie to, co powiedział. Czyli dostaliśmy bardzo, bardzo, bardzo małą dawkę contentu. I oczywiście ja w tym materiale ci wszystko ładnie wytłumaczę. Niestety będzie to lekko utrudnione, dlatego że kiedy odpalam Red Dead Online, mam taki oto komunikat, więc nie mogę za bardzo gierki odpalić, ale spokojnie, mam swoje sposoby, ogarniemy to. Nie wiem, czy Red Dead Online będzie mi działał, czy jest kwestia konsoli, czy po prostu płyty, bo ja właśnie Red Dead mam na płycie. Zobaczymy. Walnę reinstala, tak jak właśnie komunikat każe, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale teraz przechodzimy do tego, że oczywiście jest update, więc musicie sobie go pobrać. Jeżeli gracie na PlayStation, wtedy musicie pobrać 4600. Jeżeli jest to Xbox, wtedy pobieracie troszeczkę więcej, bo 5400. A na PC, na Rockstarze, jest to update, który waży 3 giga. I co on dodaje? Zapytasz. Z takich kwestii technicznych, to zacznijmy od tego, że na PC zostało dodane wsparcie dla Nvidia Reflex, czyli czegoś takiego, co pozwoli wam zmniejszyć opóźnienia między tym, co klikacie, a tym, co się dzieje w gierce. Ale to działa tylko i wyłącznie na padzie. Jeżeli macie podpiętą myszkę, tylko i wyłącznie, macie pada podpiętego i odpalicie sobie tą opcję w menu, to gra będzie wam pokazywać biały kwadracik na ekranie, który będzie sobie mrugał. Jest to najprawdopodobniej opcja taka do debugowania, a niestety Rockstar zapomniał tego wyłączyć. Typowe. Dalej, jeżeli chodzi o użytkowników AMD, to został dodany FSR, czyli coś takiego jak DLSS na właśnie kartach Nvidia. Czyli po prostu z małej rozdziałki robi ci wielką, a gra dalej jest płynna i wygląda nawet czasami lepiej niż na natywnej rozdziałce. Ale wiadomo, to były kwestie techniczne. Was interesuje zmiana gameplayowa, raczej zmiany gameplayowe. Więc tak, jeżeli chodzi o telegramy, to teraz możecie je odpalać z poziomu menu, tego interakcyjnego. Tak, menu interakcyjne. No, wiecie. A także z poziomu obozu. Więc super, ta opcja mi się o wiele bardziej podoba. Do tego także w opcjach została dodana opcja z kredytami. Po prostu klikasz sobie kredyty i lecą ci napisy końcowe. Nie wiem po co to komu, ale jak to chce, no to proszę bardzo. Zostały dodane 3 nowe misje telegramowe i one są od razu w trybie hardcore, czyli po prostu są trudniejsze. Od 1 do 4 graczy możecie sobie zagrać. Do tego także do 3 misji, które już były telegramowych, zostały dodane nowe lokalizacje, a raczej jedna nowa lokalizacja do każdej misji. Więc teraz powiedzmy, że jest większa różnorodność. Do 2 starych trybów konfrontacji zostały dodane 4 nowe mapy. I tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o te ważniejsze zmiany. Oczywiście, ich jest tutaj mnóstwo, ale ja właśnie wymieniłem wam te najważniejsze. Jak chcecie, no to oczywiście link do całości zostawię wam w opisie. Jak teraz jest tylko i wyłącznie jakby co, wersja angielska. Polskiej wersji tego artykułu jeszcze nie mamy. Ale na koniec materiału może jeszcze taką małą rzecz od siebie dorzucę. Jak wiadomo, nie jest to chyba dla nikogo odkrycie, Red Dead Online jest aktualnie martwy. Ta gra nie ma już szans na jakikolwiek rozwój. Jeżeli to sobie łudzi, że po premierze GTA 6 oni wrócą do Red Deada, to naprawdę ma nie po kolei w głowie. A takie teorie właśnie widzę. No, jak mówię, Red Dead jest martwy, ale ja właśnie mam w głowie przynajmniej 2 pomysły, takie pseudo, powiedzmy, felietony na temat właśnie Red Deada i zamierzam je zrealizować. I jeszcze, właśnie jeżeli uda mi się Red Deada przywrócić do żywych, to mam jeszcze kilka rzeczy, których w Red Dead dzień nigdy nie zrobiłem. Na przykład misje telegramu to jest ta rzecz, nie chodzi tylko o te nowe, tylko te stare, nie ruszyłem ich ani razu. I jeszcze nie zrobiłem misji tych pseudo-fabularnych, powiedzmy, jako ten zły. Wiem, że tam jest taki napad na bank do zrobienia, więc ja bardzo chętnie właśnie się tego podejmę. I właśnie, no nie ma co szukiwać, chyba po tych materiałach już skończymy content z Red Deada na kanale. Ale spokojnie, ten kanał nie będzie martwy, bo właśnie po śmierci, powiedzmy, Red Dead Online, no gra ma w nazwie Dead Online, to się musiało tak skończyć, będzie akcja taka, że mój kanał będzie miał drugie życie, tak ja mam nadzieję. Mam pomysł takie eksperymentalne serie. Wiadomo, mój główny kanał jest to właśnie kanał GTA. Ten jest taki bardziej, wiecie, w wolnym czasie tworzony. Tak może zajawię, że będzie to content z różnych gier, nie tylko i wyłącznie będzie się skupiał na jednej grze.
i będzie on zrobiony w taki sposób, że nawet osoba, która nie gra w tą grę, będzie mogła się tym zainteresować. Oczywiście, taki jest mój plan. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że jak zobaczycie odcinki z innych gier, to zobaczycie, o co chodzi. Bo będzie to właśnie w bardzo fajny sposób zmontowane. Przynajmniej oczywiście mam taki pomysł. Tyle, jeżeli chodzi o to materiał. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie do końca. Ja się żegnam standardowo. Siemera, cześć. Elo!